Dbałość o dziedzictwo kulturowe to jedno z najważniejszych zadań Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. A jak wszystkie instytucje kultury, tak i centrum musiało się ograniczyć do działalności w sieci. W związku z tym organizowane były między innymi warsztaty świąteczne, na przykład jak przygotować pisanki, kraszanki, czy jak własnoręcznie zrobić palmę. Cały czas działa także w internecie dyskusyjny klub filmowy KOD, a jak się okazuje, instytucja planuje poszerzyć swoją działalność w sieci poprzez przygotowanie wystaw sztuk plastycznych online. Wystawy będą obecne na naszym portalu internetowym, też na naszych profilach facebookowych. To są wystawy sztuki współczesnej, które normalnie odbyłyby się w Galerii BWA Sokół w Nowym Sączu. A oprócz tego, co jeszcze, no, prezentujemy też na naszej stronie wszystkie wydawnictwa, które ukazywały się w ramach działalności Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Jest choćby podręcznik kapelmistrza, bo przecież u nas działa studium kapelmistrzowskie. Wśród propozycji, które przygotowało Małopolskie Centrum Kultury Sokół, są między innymi specjalne lektury dotyczące chociażby folkloru i nie tylko. Zapraszamy także do zapoznania się z artykułami naukowymi z zakresu dziedzictwa niematerialnego, jak choćby o instrumentach w Karpatach, czy też na temat specjalnych instrumentów obecnych w polskim folklorze. To jest działalność może dość szeroko pokazująca to, co się dzieje w Małopolskim Centrum Kultury Sokół, ale my na co dzień też mamy szeroką ofertę. Każdego, kto chciałby lepiej zgłębić kulturę regionu, nie wychodząc z domu, zapraszamy na stronę internetową www.mcksokol.pl. Klikając w poszczególne zakładki, na przykład edukacja, wystawy czy dziedzictwo Małopolski, można sięgnąć nie tylko po dodatkową wiedzę, ale również po niezapomniane wrażenia estetyczne.